Wyrazisty styl, dopracowany design wnętrza i jakość wykonania to cechy, z których znany jest Peugeot 308. Dziennikarze Autoświata postanowili przetestować go pod kątem wytrzymałości i niezawodności. Przed nimi najbardziej wyczerpujący etap testu – 25 tysięcy km jazdy non-stop. To wyzwanie dla samochodu i silnika, ale chyba jeszcze bardziej dla kierowców. O szczegóły zapytamy organizatorów z magazynu Autoświat. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, na czym polega ten test? Dostaliśmy na roczny test długodystansowy w naszej redakcji Peugeota 308 z silnikiem 1.2 piórtek w wersji 130-konnej i z 6-biegową manualną skrzynią biegów. Tym samochodem pokonaliśmy do tej pory 46 tysięcy kilometrów. Do końca testu chcemy mieć na liczniku 100 tysięcy kilometrów, a przez najbliższe 10 dni zamierzamy non-stop jeździć autostradą i przejechać 25 tysięcy kilometrów. Jak to będzie wyglądało? Kierowcy będą zmieniali swój tryb pracy, będą się zamieniali? Sama trasa jest przez całe 25 tysięcy kilometrów ta sama. Czyli robimy pętlę, zaczynamy z stacji benzynowej przy wjeździe na obwodnicę przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Tam samochód jest za każdym razem tankowany, kierowca wypełnia formularz i rusza autostradą A2 w kierunku Poznania, następnie zjeżdża na autostradę A1, jedzie aż na wysokość Torunia, tam zawraca i z powrotem. Także takie dyżury będą trwały około 4 godzin 30 minut mniej więcej. Będą nam się zmieniały warunki pogodowe. Może padać deszcz, będzie noc, może nawet spadnie śnieg. Zobaczymy, co się może wydarzyć w ciągu 10 dni podczas Złotej Polskiej Jesieni. W każdym razie te warunki dla samochodu, powiedziałbym, są niezłe. No jest to na pewno bardzo duże wyzwanie dla kierowcy właśnie. Ilu kierowców będzie jechało tą pętlę? Bierze w tym udział cała redakcja. Orientacyjnie jest to około 12-15 kierowców, którzy będą się zmieniać za kierownicą. Samochód tylko zjeżdża na bardzo krótki serwis, dosłownie tylko zatankowanie auta, sprawdzenie wizualne stanu i dalej w trasę, żeby osiągnąć ten cel 25 tysięcy kilometrów. Skąd pomysł na taki test? Mamy Peugeota 308 z silnikiem 1.2 na teście długodystansowym. Ten samochód musi przejechać w naszej redakcji 100 tysięcy. Ponieważ tych kilometrów nie przybywa mu tak dużo, jakbyśmy chcieli, w takim tempie, jakbyśmy chcieli, pomyśleliśmy sobie, że trzeba trochę to przyspieszyć. I wtedy właśnie przyszło nam do głowy, że to może zróbmy coś takiego jak 43 lata temu, jak bicie rekordu na 25 tysięcy, na 40, na 50 tysięcy kilometrów. I tak też się stało. My nie będziemy bić rekordów prędkości. Chodzi nam bardziej o sprawdzenie 308, jak on da sobie radę, jeżdżąc bez przerwy 25 tysięcy kilometrów. Czyli czy będzie zużywał olej, czy wystąpią jakieś usterki, jak to auto będzie się sprawowało. Czy widzi Pan jakieś różnice w przygotowaniach do tego testu, porównując go z tym, który odbywał się w latach 70? W momencie, kiedy były przygotowania do testu i do rekordu polskim Fiatem, to nad tym pracowała cała fabryka, wszyscy mechanicy, inżynierowie, pracownicy. Ja myślę, że teraz technika poszła o tyle do przodu, że nie było może trzeba aż takich wielkich prac, takich wielkich starań. Jakie rady mógłby Pan dać kierowcom, którzy będą jechali w teście? Przede wszystkim rozwagi, nie ścigania się, tylko równomiernej jazdy z równomierną prędkością, kontrolowania temperatury wody, oleju. No spokój, żeby to robili spokojnie, żeby nie byli zmęczeni. To jest duży odcinek trasy i to jest trasa, która jest w pełnym ruchu. Myśmy mieli ten luksus, że był wstrzymany ruch i myśmy jeździli po prostu na autostradzie bez ruchu. No i rozsądek jak zwykle. No. I oczywiście znajomość przepisów drogowych. To podstawa. Peugeot jest wspaniałym samochodem, ma wiele sukcesów sportowych i myślę, że tą próbę też zakończy sukcesem, czego bardzo życzę. Raz, dwa, trzy!